Czy masz świadomość? Po lekturze książki Edwina Blacka IBM i Holokaust, strategiczny sojusz Niemiec z amerykańską korporacją, byłem wstrząśnięty faktem, że tak znana i wielka firma informatyczna przyczyniła się do wymordowania wielu milionów niewinnych ludzi. To, jak polityka IBM i jej maszyny liczące, poprzedniczki komputerów, wsparły zagładę w latach 1939-1945, powinno wpłynąć na współczesnych informatyków, biznesmenów i polityków, aby współczesne systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne nie zostały wykorzystane do podobnych haniebnych celów. Wszystko wskazuje jednak na to, że ludzie obecnie popełniają podobny błąd jak kiedyś i nie należy się łudzić, że stan ten ulegnie poprawie. Andrzej Targowski, informatyka w służbie ludobójstwa. Uważam tekst Anna Bombera za jeden z najważniejszych tekstów intelektualnych XX wieku. Jacek Dukaj, Piąte Forum Geopolityczne. Robotyzacja i automatyzacja są interesujące w projektowaniu, wymagające w zaawansowanej wiedzy, ale przerażające w konsekwencji prowadzącej do gospodarki bez pracowników i deklasowania ludzi. Andrzej Targowski, informatyka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI wieku. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj proszę Państwa szczególny odcinek, ponieważ jest to 200. odcinek podcastu Czy masz świadomość. Ja przypomnę Państwu, że w tym roku też obchodzimy 20-lecie Instytutu Spraw Obywatelskich, no i właśnie ten podcast jest też taką rocznicowym podcastem 200 w ramach cyklu Czy masz świadomość. A proszę Państwa, dzisiaj też mamy szczególnego gościa w ramach podcastu, pana profesora Andrzeja Targowskiego, autora książek Informatyka w służbie ludobójstwa oraz Informatyka strategiczna, polsko-amerykański informatyk, badacz cywilizacji, filozof, między innymi twórca, inicjator i pierwszy projektant systemu PESEL, proszę Państwa, PESEL, systemu PESEL, który no myślę każdy z Państwa kojarzy, każdy z Państwa ma PESEL. No i nasz gość, to tyle też jest szczególna sytuacja, łączymy się z Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Prezesie, witam wszystkich i pozdrawiam. Panie profesorze, wspomniałem na wstępie cytat z Pana książki Informatyka w służbie ludobójstwa. Pan tutaj mówi o tym, że był Pan wstrząśnięty po lekturze. No też mnie ciekawi fakt, że Pan przez lata, przez dekady będąc w informatyce w tym obszarze bardzo głęboko, wszechstronnie, wielostronnie, ale też również korzystając z komputerów IBM-a, kiedy Pan pierwszy raz spotkał się z tą historią? Który to był rok? No, to zaraz jakby ten bestseller wyszedł, prawda, Blacka, którego rodzice, o ile wiem, zdaje się, u Pana się to dowiedziałem na Pana website, że pochodzili z Polski. Tak, no, tak. Z tym, że, dokładnie tak. Z tym, że on tam bardzo dobrze wypadł w wywiadzie z Panem. Natomiast książka mi się w pewnym sensie wstrząsnęła, no bo to dotyczy IBM-u, a ja jestem, że tak powiem, dzieckiem IBM-u, bo zainstalowałem pierwszy IBM-owski komputer za żelazną kurtyną w 1966 roku. Kościłem prezydenta IBM-u w związku z tą uroczystością otwarcia ośrodka w Warszawie, a potem zostałem wyszkolony we wszystkich europejskich i amerykańskich
może nie we wszystkich amerykańskich, ale tych najważniejszych centrach szkoleniowych. Także IBM znam od podszewki. Bardzo dużo zawdzięczam IBM-owi, bo nauczyłem się świetnego fachu i prawda, technologii światowej. Aczkolwiek pierwsza zachodniej informatyki uczyłem się w Paryżu w 1962-1964 roku. Tam byliśmy wysłani w delegacji do firmy francuskiej Compagnie des Machines Boulle. Także, ale wracając do IBM-u. Ja tu pozwoliłem sobie, przepraszam, zerknąć na to Polska, raczej w oryginał 2000 rok, a w Polsce, proszę Państwa, ona się ukazała, ta książka IBM i Holokaust w 2001 roku nakładem wydawnictwa Muza. Tak jak tutaj już Pan Profesor wspomniał, dla tych, którzy nie wiedzą, kilka numerów wcześniej w Tygodniku Spraw Obywatelskich ukazał się wywiad z autorem, z Edwinem Blackiem. No właśnie, proszę powiedzieć, panie profesorze, co wspólnego IBM ma z ludobójstwem? Czego uczy nas w ogóle ta historia? No i też takie pytanie związane z pana książką, która opisuje tą historię. Czy miał pan jakieś, bo pan wspomina w niej, że miał pan jakieś kłopoty? No i pytanie o te kłopoty, które są związane z przygotowaniem tej książki. Nie, z przygotowaniem książki nie miałem żadnych kłopotów. Ona 10 lat temu wyszła, w 2014 roku, wyszła w języku angielskim. I to nie było jakiegoś dużego zainteresowania, to zginęło, zresztą IBM woli tych spraw nie roztrząsać. No, książka Blacka w pewnym sensie mnie trochę zdenerwowała, bo on ją napisał bardzo tak chaotycznie, to znaczy on wtedy chyba Google'a jeszcze nie było i korzystał z różnych setek współpracowników, którzy mu zbierali informacje z miejscowej prasy w różnych krajach o przestępstwach, jakie Niemcy robili na ludziach, na Żydach szczególnie. I on to wszystko tak, jakby powiedzieć, zarchiwizował i przepisał i opublikował bez praktycznie żadnej kategorii. To było, praktycznie to jest historiografia. Ja z kolei lubię historiozofię, to znaczy wyciąganie wniosków. Na przykład tam nie kategoryzował spraw, nie podsumowywał, nie wnioskował, tylko to tak. Jest taka pisana fotografia. No i mnie to jakoś trochę, powiedzmy, trochę zdenerwowało, bo tam na przykład jakby to dać studentom, to oni by się zgubili w tej książce. Nie umieliby tego skonsumować. No a te sprawy we mnie tkwiły, bo ja mam bardzo dużo przygód z czasów wojny, no wyszedłem spod trupu w czasie egzekucji w Powstaniu Warszawskim, prawda? Moja mama była 14 razy ranna, mój ojciec został powieszony za zorganizowanie sabotażu V2 Nordhausendora, więc także wojna tkwi we mnie, prawda? Ja tu jestem informatykiem, to jest IBM, jestem informatykiem, a równocześnie miałem do czynienia z ludnością, no bo PESEL to jest ludność, prawda, masowa ludność i numer PESEL-u, prawda, którzy, tym bardziej, że w Polsce od razu się znaleźli ludzie, którzy uważali, że ten PESEL został wprowadzony, żeby inwigilować ludzi, żeby prześladować. Otóż nieprawda, kompletna nieprawda. PESEL jest kopią koncepcyjną numeru Social Security Number w Stanach Zjednoczonych, który był wprowadzony przez prezydenta Roosevelta w 1935 roku, kiedy zaczęto
dystrybuować zapomogi w związku z wielkim kryzysem ekonomicznym, gospodarczym. Potem numer mieli Francuzi i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałem to wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić i jakby tam pan zobaczył w książce, nawet zrobiłem taki schemat systemu tej zastosowania tych maszyn na szczeblu całego państwa niemieckiego. I to on przypomina obecne zastosowania w informatyce zwane supply chain management, czyli gospodarowanie zaopatrzeniem. To każdy, pyta się pan, jak IBM w tym wzięło udział. Otóż od razu, bo nie chcę, żeby się potem zgubić w dyskusji, jest też opinia, bo akurat mój kolega był na uczelni profesorem, był kolega, który był synem zastępcy Edgara Hoovera, który był szefem FBI, bardzo potężny człowiek w czasie wojny. Ojciec jego odpowiadał za zwalczanie szpiegów niemieckich w Ameryce Łacińskiej, a sam miał taki okres, kiedy był szefem CIA w Europie. Także gość dobrze poinformowany. I on tam nawet zrobił taki przedmowę w tej mojej książce i angielskiej, i polskiej. I on powiedział, że działalność IBM-u w Niemczech w pewnym sensie była za zgodą na pewno prezydenta Roosevelta i wywiadu amerykańskiego, ponieważ dzięki temu Amerykanie wiedzieli, co się dzieje wewnątrz Niemiec, pierwszej ręki. No a na czym właśnie ta rola IBM-u polegała? No, przed wojną IBM miał gdzieś 85%, nawet 90% rynku w sprzedaży i instalowaniu tak zwanych maszyn na karty dziurkowane, punch card equipment. To były, prawda, karta dziurkowana, 80-kolumnowa. Ona została praktycznie wynaleziona przez Hollerita, niemieckiego emigranta w Ameryce. I w XIX wieku służyła do robienia spisów powszechnych. No, z tymi spisami co 10 lat, ale jak ręcznie je obliczano, to następny spis się zaczynał, a jeszcze nie skończono liczyć poprzedniego spisu. No więc on wymyślił te karty, na karty dziurkowane. Tam był sorter, tabulator, który drukował, mnożarka, która mnożyła przy tabulatorze. I to bardzo zostało zmechanizowane i mówiło się mechanizacja przetwarzania danych. Bo komputery, jak weszły, to robiły to samo, tylko nie było ręcznego przesyłania kart z dziurkarek do sortera, z sortera do kolatora, z kolatora do tabulatora, z tabulatora do mnożarki, choć to one zwykle były połączone, trzeba było ręcznie to przesuwać. Natomiast komputer robi to samo, tylko że wszystko w komputerze się dzieje, prawda, na taśmach magnetycznych, dyskach i tak dalej. Tam ręcznego przesuwania nie ma, tylko jest poprzez pamięć operacyjną czy zewnętrzną i tak dalej. I się mówi automatyzacja przetwarzania. Także tam przed wojną w latach 30. praktycznie przemysł amerykański, ten niemiecki, został odbudowany po przegraniu I wojny światowej przez przemysł amerykański. Ja w tej książce tam podaję przykłady. Cała elektrotechnika, elektronika, mechanika, to było wszystko udział firm amerykańskich, bo Amerykanie chcieli robić biznes. Dla nich to był biznes. Oni nie podchodzili, aczkolwiek powinni wiedzieć, że co się dzieje, bo już, jak pan wie, w 1933 roku
marszałek Piłsudski już przewidywał, że Niemcy się zbroją i nawet Francuzom zaoferował uderzenie militarne na Niemcy, żeby przerwać ich zbrojenie, ale Francuzi odmówili, no wiadomo, czym to się skończyło. Także u nas w Polsce też były maszyny IBM przed wojną. Czasem nazywały się Watson Machines, już w czasie okupacji, bo nie chcieli, żeby to się nazywało IBM, to Watson Machines, to było nazwisko tego szefa IBM-u, Tomasza Watsona. No, Tomasz Watson tak się zaangażował w instalowanie tych maszyn w Niemczech hitlerowskich, że otrzymał najwyższe odznaczenie cywilne od Hitlera z taką wstęgą przez piersi, które potem pod naciskiem mediów amerykańskich zwrócił Hitlerowi. Ale na przykład Henry Ford, na przykład była sprawa bombardowania, prawda, IG Farben, co produkowało cyklon do Auschwitz, do Oświęcimia. To była, zdaje się, w 40% fabryka własnością Henry Forda i dlatego nie zbombardowano tej fabryki. Jak Henry Ford produkował w czasie wojny ciężarówki dla Wehrmachtu w Płasji koło Paryża i Royal Air Force angielski, królewski, zbombardował tą fabrykę, no to rząd Wisi przesunął go to tam do Tunezji, zdaje się. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ta współpraca między Amerykanami a Niemcami była bardzo mocna. I wracam do IBM-u. I w Niemczech te centra obliczeniowe, to one były pod nazwą Demohomag, to była taka nazwa tej firmy IBM-owskiej. I one były bardzo popularne. I jak wojna się rozpoczęła, centrum IBM-u na Europę znajdowało się w Paryżu. Jak wojna wybuchła, to i Niemcy zajęli Paryż, to firma IBM, i tu wracam z tej może takiej dygresji do tego pana pytania, jaka była rola, odpowiedzialność IBM-u, to właśnie w tej chwili zaczynam ten temat bardziej szczegółowo, to ponieważ IBM nie mógł funkcjonować, centrala w Paryżu tak oficjalnie, prawda, to przeniesiono ją do Szwajcarii, żeby była bliżej Niemiec, no i żeby tam można było części zamienne, te karty dziurkowane przygotowywać, bo to można było tam je wydrukować, tak, żeby łatwiej. Te dziurki były dziurkowane przez kobiety, w takich halach były. I te maszyny, żeby te maszyny się kręciły. I początkowo to wszystko robiły, całe zatrudnienie w tych ośrodkach to było IBM-owskie. Po pewnym czasie zmieniono szefa tych ośrodków, dzisiaj byśmy powiedzieli obliczeniowych. Wtedy one się raczej nazywały ośrodki statystyczne. I szefami tych ośrodków zostali Niemcy, naziści, ale specjaliści, programiści, bo to się programowało, te maszyny, tylko nie softwarem. Był software tak zwany, tylko na tablicach. Te tablice się zakładało. To były takie wiersze, prawda? To było kilkadziesiąt wierszy z takimi dziurkami, które się łączyło tymi przewodami elektrycznymi. I to programiści byli wszystko z IBM-u i tak dalej. I IBM praktycznie mógłby tych ludzi wycofać. To wtedy by te maszyny stanęły, bo to nie jest tak, że byle kto może podejść i to uruchomić. To nie są frezarki, obrabiarki, czy jakieś inne maszyny, tylko
tam trzeba było mieć wysokie kwalifikacje programistyczne i konserwatorskie, żeby to do IBM to wszystko utrzymywał. W obozach koncentracyjnych były w związku z tym sekcje statystyczne. W Krakowie była centrala, która zbierała dane ze wszystkich tych obozów. Tam pracowało kilkaset osób. I tak dalej, i tak dalej. Także odpowiedzialność IBM-u jest pośrednia. Ale ja tam obliczyłem, że dzięki tej informatyce, która praktycznie to była mechanizacja, bo informatyka to jest automatyzacja, to jest z francuskiego information et atomisation, czyli informacja zautomatyzowana i to połączenie tych dwóch słów, to jest informatyka, informatyka. No, sprawa IBM-u, prawda, IBM mógł się wszystko wycofać i tak dalej, no ale jak powiedziałem, również Amerykanom zależało, żeby trzymać tych swoich ludzi tam w środku Niemiec i dzięki temu oni mieli, Amerykanie wiedzieli, co się dzieje w Niemczech. Tylko jest takie pytanie, czy to warto było, czy, bo według moich obliczeń to dzięki tym maszynom po informowaniu, które te maszyny oferowały, to zginęło około 4 milionów ludzi. 2,6 miliona Żydów, 0,9 miliona Polaków i reszta Europejczycy tam z Francji, z Grecji, prawda, częściowo z Włoch. 4 miliony, a w sumie liczymy, że zginęło 6 milionów, prawda, z tym 2-3 miliony Polaków i reszta to są Izraelici, Żydzi. Jeżeli to, no i tak dalej, no można te, w tej chwili analizować te liczby, prawda, ale to 4 miliony w stosunku do 6 milionów to jest sporo. A jak to się stało, panie profesorze, jak pan myśli, dlaczego dopiero Edwin Black się tym zajął i dlaczego w 2020 dopiero, w 2000 roku, dlaczego wyszła na jaw prawda o tym? Dlaczego? Nikt nie był zainteresowany i może ci ludzie, co wiedzieli o tym, to siedzieli cicho, nie chcieli się narażać IBM-owi. Bo IBM jest przed firmą potężną. Poza tym niektórzy może zginęli, wie pan, i uznali, że to może nie jest takie ważne. Bo w ogóle, wie pan, sprawa nazizmu to, i Niemców, to przecież raczej dominowało, że to nie są Niemcy winni, tylko naziści. Cała ta polityka, prawda, jakby powiedzieć, zaciemnienia tego obrazu. W 1948 roku dzięki planowi Marszala te zachodnie Niemcy zostały, jakby powiedzieć, pokojowo włączone do rodziny państw zachodnich i próbowano już nie powtarzać tego błędu z pierwszej wojny światowej, tego po pakcie wersalskim, żeby nie antagonizować Niemców, tylko żeby ich, jak powiedzieć, reset zrobić, reset. Tak jak Obama i Clintonowa chcieli zrobić reset z Putinem, prawda? No jeszcze ten prezydent Bush junior zapraszał Putina do siebie w Teksasie na farmę swoją i tam się chciał z nim zaprzyjaźnić. Bo była w tym, jakby powiedzieć, pewna logika. No, wprowadzono wtedy, ja już mówię o czasach współczesnych, Rosję do G7,
G8 zapraszano tego Putina. Chciano go udobruchać, bo nie wiem, czy pan sobie przypomina, bo był młodym człowiekiem, ale ten Gorbaczow został udobruchany przez Reagana. I wie pan, i ten Gorbaczow jakby, szczególnie żona, polubiła Zachód, bo dostała American Express kartę kredytową, mogła sobie kupować bardzo ładne sukienki i przekonywała męża i chodziło o to, żeby przekonać Gorbaczowa. To Reagan robił bardzo świetnie, prezydent Reagan. I mówił, przecież my nie chcemy was wykończyć, nie chcemy wam nic swojego zrobić, prawda? Żyjcie z nami w pokoju. I tego Gorbaczowa udobruchano. Ten Gorbaczow zrozumiał i on zrobił to pierestrojkę i tą głasność. I to wyszło, ten reset z Gorbaczowem, dali mu office nawet w San Francisco, żeby tam tą swoją fundację jakoś tam ten message rozwijał. I to wyszło. Z Putinem to nie wyszło, prawda? No ale z Adenauerem to wyszło. Adenauer, który był pierwszym kanclerzem, to on był też ofiarą nazizmu, tam pod koniec wojny był w jakimś obozie. I co ciekawe, potem Adenauer zatrudniał u siebie byłych nazistów, takim szefem jego kancelarii był Hans Globke, który był prawnikiem, świetnie znał się na tych wszystkich niemieckich prawach i nawet zarzucano Adenauerowi co jak co, ale zatrudnia tego Globkego. On powiedział, on się bardzo dobrze zna, w związku z tym wie najlepiej, jak to wszystko teraz odkręcić. Miał rację. A panie profesorze, a wracając jakby tutaj do IBM-u i ludobójstwa, to czego uczy nas ta historia? To pytanie trochę jest w kontekście tego, co się dzieje obecnie w Gazie i o wykorzystywaniu przez Izrael sztucznej inteligencji do tego, żeby zabijać Palestyńczyków, ale pana pytanie właśnie, czego uczy nas ta historia z IBM-em? No, uczy, że technologia ma potężne możliwości i że na przykład w tej chwili ta sprawa ludobójstwa ma charakter taki hybrydowy, to znaczy to nie jest już takie masowe, otwarte ludobójstwo, jak kiedyś było. Ono było związane notabene z patologicznymi cechami tych liderów Hitlera czy Stalina, prawda? Czy na przykład tego obecnego prezydenta Chin, który w pewnym sensie takie ludobójstwo tam robi na pewnym plemieniu. Nie umiem jego powtórzyć. Ujgurów. Tak. To tam robi te ludobójstwo, prawda? Czy na przykład jak oni robią masową egzekucję skazanych i każą im się tak poustawiać, żeby nie używać. Jak ich będą rozstrzeliwują, żeby nie uszkodzić organów, które potem sprzedadzą nas do transplantacji. No to widziałem takie zdjęcia. To wie pan, to jest takie hybrydowe ludobójstwo, czy na przykład ludobójstwo, to pana może zaskoczyć, ale powiem, że ludobójstwo polega na przykład, będzie polegało na sztucznej inteligencji, która zlikwiduje pracę ludzką i wsadzi nas do domów, dostaniemy zapomogi. I wie pan, tak już było w Polsce z tymi, co w PGR-ach pracowali, to dostali zapomogi, ale to wpadli w tym w alkoholizm i pętlę zadłużenia, bo nie mieli nic co do roboty i stracenicy. To było takie nie powiem, że ich zamordowano metodą zabicia, ale to było zabicie tego człowieka, no jako tego
ognisty, prawda, tego, to jest takie, ja bym to nazwał hybrydowe ludobójstwo, czy ludobójstwo związane, o czym się w ogóle nie mówi. Przeludnienie. My, proszę pana, w tej chwili mamy 8 miliardów ludzi, a to jest pojemność biologiczna Ziemi na 8 miliardów. W roku 2050, kiedy pan jeszcze będzie prowadził ten instytut, to będzie 10 miliardów. I to ludobójstwo będzie polegało na tym, że nie będzie surowców. Te strategiczne surowce, nawet uran, on się jest tylko na 50 lat. Węgiel jest może na 250 lat, ale olej, ropa naftowa, gaz ulegną wyczerpaniu, bo ten superkonsumeryzm, overpopulacja, przeludnienie powoduje to, że biznes lubi to, bo to jest zwiększa liczbę klientów. Konsumentów. W związku z tym na przykład to polega na tym, że biznes wyprowadził ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim ćwierćwieczu 70 tysięcy fabryk do Chin i do Azji, żeby dać tym ludziom pieniądze, żeby mogli kupić towary. I ponieważ ci ludzie mało zarabiają, power of the bottom. Tu jest taka trójkąt i tam na dole około 4,5 miliarda ludzi zarabiało $1,500 rocznie. No to ich konsumeryzm jest bardzo mały, konsumpcja. W związku z tym trzeba było im dać te roboty, pracę. Jak oni dostaną pracę, to będą mogli kupować. W związku z tym trzeba było im produkować rzeczy taniem i tak dalej. Rozwinął się konsumeryzm, superkonsumeryzm. Naprawdę, ja według mnie konsumeryzm, prawie nikt nie mówi o konsumeryzmie, oprócz mnie, bo ja w tych swoich książkach, nawet polecam Granice cywilizacji, ta książka wyszła po polsku i po angielsku, ale po polsku wyszła już 3 lata, 4 temu, to superkonsumeryzm, on powoduje nadmierne zużycie surowców. I tu jest, będzie problem z surowcami. Co gorsze, wie pan, jak będzie problem z surowcami, to będzie nacisk na rozwój rządów autorytarnych, a nawet totalitarnych, bo będziemy żyli na kartki. Tak jak w czasie okupacji niemieckiej były kartki. I żeby dystrybuować kartki, to musi być rząd taki autorytarny, prawda? Czyli ta demokracja, którą walczymy, i wolność człowieka, którą pana instytut walczy, to ona w wyniku kilkudziesięciu lat, prawda, jak te zasoby się skurczą diametralnie, już dzisiaj się kurczą, ale skurczą się diametralnie, to szczególnie wyroby metale szlachetne, to wtedy będzie nacisk na rozwój systemów autorytarnych, żeby po prostu przetrwać, a nawet mogą się zacząć wojny. Przeciwdziała temu na przykład Arabia Saudyjska, która kupuje tereny rolnicze w Wietnamie, w Azji i tak dalej, i tak dalej. Więc mam to ludobójstwo, ono już nie ma tego nie ma tych komór gazowych, prawda, jak to Niemcy robili, nie naziści, a Niemcy, bo powiedzmy sobie szczerze, Niemcy to wszystko popierali. Ale jest taki hybrydowe ludobójstwo, przede wszystkim może humanizmu, a potem ludzi. Właśnie, bo to pan zwraca też uwagę w książkach, to pan już dzisiaj podniósł, ale jeszcze bym chciał to mocniej zaakcentować. Ta kwestia bezrobocia, bo ja ostatnio rozmawiałem z jednym z
jednym z szefów dużej firmy zajmującej się tłumaczeniami, który opowiadał mi, ile osób, tysiące osób w Polsce straci pracę po wejściu czy po, już po rozwinięciu kwestii automatyzacji w zakresie informatyzacji, w zakresie tłumaczeń. I mówił, że kompletnie na poziomie państwowym rząd na to nie reaguje. W innych branżach on przewiduje, że będzie podobnie. Natomiast ja z kolei słyszę, jak rozmawiam o tym z różnymi ludźmi i w różnych środowiskach, to słyszę taki argument, no, że przecież pojawią się miejsca pracy w innych sektorach. Tak jak kiedyś też straszono nas, że będzie bezrobocie, a jakby te przewidywania się nie zmieniły. Co pan na to? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To był taki cykl, taki Rosjanin wymyślił, że każda nowa fala technologii potem wchłania tych poprzednich. No to wie pan, działało do pewnego momentu, no na przykład nadmiar ludzi w rolnictwie, automatyzacja i doskonalenie rolnictwa spowodowało przepływ rolników do miast i do fabryk. Nie zostali wchłonięci, prawda? Teraz robotnicy z fabryk, których praktycznie, na przykład w Ameryce, wspomniałem, prawie nie, bardzo są ograniczona liczba, to czy oni ich zastąpią programiści? No wie, tam w Polsce teraz jakiś polski biznesmen chce nauczyć wszystkich uczniów szkół, żeby byli programistami, prawda, bo to wtedy Polska będzie potęgą. No wie pan, to jest wielki nonsens, bo co oni będą programować? Większość rzeczy jest zaprogramowanych. No jeszcze gry komputerowe, no ale gry komputerowe to jest pewien ograniczony rynek na to. Także ta sztuczna jest jeszcze ta sprawa regulacji, prawda, tej sztuki. Myśmy już przegrali ze sztuczną inteligencją, bo z jednej strony ma pan ten zachwyt tak zwanych technoentuzjastów, to się zachwyt młodzież głównie, to są ludzie, prawda, młodzi, bardzo młodzi. Oni nie patrzą na konsekwencje społeczne, na te, prawda, o których my tu mówimy, który pana instytut się zajmuje. Oni się cieszą tą sprawnością tej sztucznej inteligencji i są naiwni, prawda, to jest dziecinada. Tak przy okazji, wie pan, teoretycznie to ja powiem tak, że co to jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to jest statystyczna eksploracja, aproksymacja, statystyczna aproksymacja istniejących poglądów. Bo na czym jak ona powstaje? Na podstawie big data. Te masowe data, co teraz stało się modne, one są statystycznie przeszukiwane i tam się wyprowadza te rozwiązanie, które matematycznie byśmy powiedzieli jest średnio. No ale tam oni to trochę lepiej to niż średnio. No dobrze, ale to nie tworzy
to może dotyczy pewnych rutyn, może nawet powiedzmy 80% kategorii podejmowaniu decyzji, ale 20%, które decydują, prawda, o nowych rozwiązaniach twórczych i tak dalej, to sztuczna inteligencja nie jest w stanie tego jeszcze zrobić, tak zwana uniwersalna sztuczna inteligencja. Więc w kongresie każdy kongresmen amerykański ma do dyspozycji około 7 facetów z biznesu, którzy go tam, jak oni, lobbystów, prawda, którzy go tam obskakują, w jakimś sensie płacą na jego akcje wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Ci kongresmeni nie są w stanie nic dobrego wymyślić. Tak samo podejrzewam jest i w Polsce. No, najgorszy jest ten taki zachwyt tej młodzieży, która się tym wszystkim cieszy. No, ja myślę, gdybym był uczniem szkoły średniej, to też bym się cieszył, bo te zadania domowe, ta sztuczna inteligencja, bardzo dobrze wypracowanie na temat Sienkiewicza, tego i tamtego, zrobi od ręki 15 minut, prawda? No właśnie, panie profesorze, bo jak już jesteśmy przy szkole, ja zacytuję fragment apelu, który ostatnio wysłaliśmy do minister edukacji i do wicepremiera, do minister edukacji Barbary Nowackiej i wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Szanowna pani minister, szanowny panie wicepremierze, w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich prowadzącego kampanię obywatelską Ratuj Dzieci zwracam się do państwa z apelem o wprowadzenie jednolitych zasad higieny cyfrowej dotyczących używania telefonów komórkowych i innych indywidualnych urządzeń cyfrowych w szkołach. I pytanie, panie, to fragment tego apelu u nas na stronie, państwo możecie przeczytać całość, ale panie profesorze, pytanie, czy pana zdaniem powinien zostać wprowadzony odgórny zakaz używania telefonów w polskich szkołach? Absolutnie i do przyszłego poniedziałku. Proszę pana, już Norwegowie to zrobili. Już nie wolno używać tych, to... Wie pan, to samo powinno być i na studiach, aczkolwiek no, to są ludzie dorośli, prawda? Ale to, co ja na uniwersytecie dość dobrym, amerykańskim zauważyłem, wie pan, to tam ten nasz budynek był nowy, miał takie piętra, każde piętro, mieliśmy takie dwa piętra, gdzie były tylko same sale wykładowe. To te wszystkie sale wykładowe zawsze były zamknięte, bo to ze względu bezpieczeństwa nie było nawet koszy na śmieci, tylko był kosz jeden na korytarzu. Jak przychodził profesor, to miał ten taki plastikową kartę, otwierał i ludzie mogli wejść i się zaczynały wykłady czy zajęcia. Jak jeszcze nie było, prawda, tych smartfonów i tak dalej, to tak modnych i popularnych, to te korytarze grzmiały od rozmów. Ci studenci stali, czekali, no bo oni tam jeden przyszedł 15 minut wcześniej, drugi siedzieli na podłodze, prawda, i tak dalej, gadali między sobą. Ostatnio, zanim przeszedłem na emeryturę, to już była cisza. Już nikt z nikim nie rozmawiał, tylko kompletna cisza, tylko w tych smartfonach. Ale teraz jest pytanie, a co ich tak pochłaniało, tych studentów smartfonów? Wie pan, co ich pochłaniało, panie prezesie? Wie pan co? Nie wiem. No ja się byłem ciekawy tam, któregoś zaprzyjaźnionego studenta spytałem, co wy tam dłubiecie w tych. A pan mówi, to pan nie wie co, hooking up. Wie pan co to jest hooking up? Nie. Proszę pana, to jest umawianie się bez żadnych konsekwencji. Day after, tak? Okej. Okay. Wie pan, to oni robili po prostu
umawiali się, potem odwoływali, przesuwali, nie o 5, a o 4, nie o 4, a o 7. Rozumie pan? I czekali na odpowiedź, no bo to wszystko było random, przypadkowe, prawda, to nie było to. I oni się odzwyczaili, te smartfony spowodowały, że ci studenci przestali mówić do siebie i zapominali, jak mówić. Ja pamiętam, to był 2016 rok, wybory na prezydenta, w którym startuje właśnie prezydent Trump i tamta Clintonowa. Ja się pytam, bo zawsze tak uczyłem tej informatyki, ale zawsze dawałem takie ogólne pytania, bo się trochę nudziłem już tą informatyką. I pytam się, no powiedzcie mi, a co jest teraz domeną tej polityki prezydenta Trumpa? To 16 rok. Cisza. Nikt nic nie wie. Wreszcie jeden podniósł rękę. No dobra, to powiedz. On mówi the wall. The wall. Ale powiedz coś więcej. Nie umiał więcej powiedzieć. The wall to chodziło o tą ścianę, wie pan, na granicy z Meksykiem, prawda? Tam Trump spowodował wybudowanie tej ściany, nie skończył, bo Biden mu zrobił wszystko na odwrót. Ściana. I on powiedział the wall, ale nie umiał tego włączyć w zdanie. Mm-hmm. Na przerwie przyszedł do mnie i mówi, panie, łzy w oczach, panie profesorze, ja nie wiem, co się stało, przecież ja umiem mówić. Nie wiem, ja tłumaczył się i było mu strasznie przykro, że nie ma, bo oni przestali i zapominają, jak to się mówi. Ja ze swoim synem, który jest adwokatem, który musi być tak zwany, musi pyskować w sądzie, prawda, mówię już tak kolokwialnie, to ja przy kolacji, jak jest, przyjdzie do domu, to ja mogę jedno zdanie zamienić, bo on potem patrzy do smartfonu, bo on tam ma biuro całe w tym smartfonie. Ja muszę sobie przygotować tak zapytanie, czy coś powiedzieć, żeby on mógł powiedzieć trzy zdania. No. Powiem panu, że zwrócił pan uwagę, bo ja do tej pory tylko sobie myślałem o takim aspekcie, że ludzie się oduczają dzięki smartfonom pisać długopisem, w ogóle podpisywać się albo pisać jakieś zdania. Natomiast nie pomyślałem o tym, że to jest jeszcze ważniejsze. Oni przestają rozmawiać ze sobą i wkrótce może być tak, że nie będą potrafić sklecić zdania. Mimo tego będzie im się zmniejszał mózg. Nasz mózg rozszerzył się. Mamy w tej, na przykład ten szekspirowski English, to ma 600 tysięcy słów. Gdybyśmy homo sapiens byli i zaczęliśmy mówić, to te nasze mózgi były takie maleńkie, ale potem te słownictwo się rozszerza i ten mózg nas się też zaczął puchnąć. Teraz jak oni się oduczą rozmawiać i tak dalej, to ten mózg będzie też No dobrze, to przejdźmy do następnego pytania. Ja zacytuję fragment manifestu Anna Bombera. Krótki fragment, jedno właściwie dwa zdania. Dzięki lepszym technikom elita będzie bardziej kontrolować masy. Ponadto, skoro ludzka praca przestanie być konieczna, masy staną się bezużyteczne jako zbędny ciężar dla systemu. Jeżeli elita będzie pozbawiona skrupułów, może podjąć decyzję o masowej eksterminacji ludzkości. Koniec cytatu. Ja dla tych słuchaczy niezorientowanych przypomnę, manifest Anna Bombera został napisany przez Teodora Johna Teda Kaczyńskiego 19 września 1995 roku. Manifest opublikował
Washington Post w 8-stronicowym dodatku. Cytuję ten manifest w większym fragmencie. Bill Joy w swoim słynnym eseju Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje? Polecam Państwu ten esej. Publikowaliśmy kilka lat temu na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich. I pytanie, panie profesorze, tutaj związane z tym esejem jest takie, że Instytut od jakiegoś czasu jest członkiem Międzynarodowej Koalicji Organizacji Pozarządowych i Partnerów Akademickich Stop Killer Robots, która pracuje nad regulacjami międzynarodowymi w sprawie wykorzystania broni autonomicznej. Jedni mówią o tym, że tutaj przykład Jacka Dukaja, cytuję z forum geopolitycznego, które mieliśmy w zeszłym roku, na którym gościliśmy pana Jacka Dukaja. Cytat, jedynie światowy rząd totalitarny może uchronić nas przed zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji. Z kolei, gdy zapytałem o tą panią profesor Aleksandrę Przegalińską, ona uważa, że wystarczą dobre regulacje, żeby nas ochronić. No i pytanie do pana, co pan sądzi o tym, o tych sprawach, o których przed chwilą powiedziałem? A poruszył pan olbrzymie sprawy, praktycznie najbardziej aktualne w tej chwili. Otóż powiem, że pan Kaczyński, czy on jest może z rodziny tych naszych braci Kaczyńskich? Nie wie pan. Nie jest. Nie jest. Ale on, to co on powiedział, to jest absolutnie prawda. Wprawdzie on nie odkrył tego, bo już Isaac Asimov, tak, lat 40., autor tej, napisał książkę I, Robot, i on wyprowadził 3 prawa robotyki. Pierwsze prawo w latach 40. Pierwsze prawo robotyki mówi: nie projektuj robota, który może cię zabić albo zrobić krzywdę i tak dalej. Także już to w latach 40. on już to przewidywał. I jakby tu powiedzieć, kto na tym korzysta? No wie pan, ma pan ostatnio inicjatywę partii Davos. Ja to nazywam partia Davos. Wie pan, o czym mówię? Davos. Tak, tak. W tym mieście szwajcarskim, gdzie... Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba? No to nie jest, wie pan, Światowe Forum Ekonomiczne to jest praktycznie Komisja Planowania Wielkiego Kapitału. Charles Klaus, który ma nazistowskie połączenia, jego ojciec był nazistą. I on, którzy się przeprowadzili ze Szwajcarii do Niemiec, tam on produkował materiały wojenne. No a potem wrócili dla pewności do Szwajcarii i żona jest Szwajcarką, to się siostry szwajcarki mają obywatelstwa, a ten Charles Schwab, on ma ciągle obywatelstwo niemieckie, mimo że jest w tym Szwajcarii, mieszka. No ale wracam do jego sprawy. Otóż on zatrudnia kilkaset osób. Jak powiedziałem, Komisja Planowania, bo to jest praktycznie Komisja Planowania Wielkiego Kapitału. I on widzi rozwiązanie właśnie w rządzie światowym, w rządzie karteli światowy i w roli tej technologii, tam w jego manifestie czy w tej recepcie, to tam rola technologii jest bardzo duża i on właśnie widzi to zniewolenie przy pomocy tej technologii. No i wie pan, to trzeba się temu przeciwstawić i
kto na tym korzysta? No to skorzystają na tym właściciele tych robotów. Prawda? Tacy nowi Bill Gatesowie, czy miliarderzy, którzy mają wielki kapitał i te roboty będą instalować i będą nimi właścicielami. To oni. I tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to ja swoim studentom zawsze mówiłem, że robot to jest słowo polskie. Pan wie o tym? Nie. Ja się zatrzymałem chyba na tym, że to jest czeskie. No czeskie, no czeskie. No czeskie. Ja trochę byłem taki. Ja potem poprawiałem się, bo to Karl Czapek, prawda? No właśnie. Napisał rozumny robot. No bo to jest od roboty. No po polsku praca to jest robota. Ta robota taka, wie pan, ręczna, taka mało wykwalifikowana, to jest robota. Zawsze mówię, że po angielsku to powinno być jobber, bo po angielsku robota to jest job. Anglicy wymawiają job, a Amerykanie job. No i taki robot to jest taki jobber. No, ale wracam do pana tej głównej tezy, czyli tej pani, która mówiła, że regulacja wystarczy. Regulacja wystarczy, o ile tą regulację państwa będą przestrzegać. I na przykład ta regulacja w zakresie bomby atomowej w jakimś sensie pomaga, no bo jest jakaś pewnego rodzaju kontrola zużycia tych bomb atomowych, produkcji i tak dalej, bo to jest, jak to powiedzieć, wiedza, technologia powszechnie niedostępna. Ale sztuczna inteligencja to już obecnie, wie pan, tam można za $20 do tego czatu się zapisać i korzystać z tego. To ją tak ograniczyć, wie pan, tak jak klonowanie, bo klonowanie ograniczone zostało, a przecież klonowanie mogłoby wyprodukować jakieś bardzo ciekawe rozwiązania dla człowieka, ale mogłoby, bano się, że wyprodukuje jakiś potworków i w związku z tym zabroniono. No tak, to ja się tutaj panu wtrącę, bo faktycznie jak czytałem te fragmenty u pana w książce a propos klonowania, to z jednej strony się zgadzałem, z drugiej strony mam tą perspektywę taką najnowszą, świeżą. My walczymy jako Instytut Spraw Obywatelskich wraz z koalicją organizacji, również ze Stanów Zjednoczonych, z nowym GMO. To znaczy z taką technologią CRISPR, tak zwane nożyczki genowe, ona została wynaleziona w 2015 roku i ona sprowadza właściwie zmianę genów do bardzo prostych rzeczy, bardzo prostych czynności i w sumie no po prostu jest to technologia, która właściwie w domu można ją robić. I to jest przerażające, że te technologie stają się tak masowe, właśnie tak jak pan powiedział, ten abonament do czata GPT powoduje, że no, trafia to pod strzechy. Jest to zupełnie inna sytuacja niż z bombą atomową. Tak. I praktycznie to myśmy już to przegrali, bo jak pan zobaczy na przykład tutaj w Polsce, to rząd i zamierza to właśnie propagować, te zastosowanie sztucznej inteligencji. Ale jak propagować, ale czy są jakieś ograniczenia? Na przykład Unia Europejska wprowadziła, ostatnio dyskutowała i właśnie dziwię się, że w polskich mediach się o tym mało mówi. Tam podzielono właśnie zastosowania sztucznej inteligencji na high risk, na wysokiego ryzyka co do pracy, średniego ryzyka i małego ryzyka. I prawda, to już oni dali taki drogowskaz. No dobrze, ale czym my coś na ten temat mówimy, my się zachwycamy do tej pory, prawda? No bo trzeba powiedzieć, że czasem te propozycje sztucznej inteligencji są bardzo korzystne, bardzo takie, powiedzmy, ciekawe i można nawet podziwiać, prawda?
No ale my mówimy o konsekwencjach społecznych, o czym Pana Instytut się zajmuje. I te kwestie społeczne są niestety bardzo złe. A wspomniał Pan już, że powinniśmy się przeciwstawiać temu, co się dzieje. No ale to właśnie, co Pan tutaj radzi obywatelom, którzy no, dzisiaj chcą bronić się przed tym terrorem technologii, innowacji, tej ciągłej cyfryzacji, tego całego lobby technoentuzjastów, które jest bardzo silne i właściwie przybiera na sile z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. No, co robić, no. Wie pan, pana Instytut to ma tu wiele do powiedzenia, bo to, powiedziałbym, jest w tej chwili sprawa, kto wie pan, podobna do internetu. No, internet jest wspaniałą rzeczą, ale pan wie, że skutki internetu też bardzo są negatywne. I praktycznie my nie jesteśmy, no, te smartfony, prawda, się w tej chwili mimo sprawą to urządzenie, ale to dzięki temu internetowi. No, to trzeba, wie pan, trzeba mieć pieniądze na to, żeby takie akcje robić. Teraz trzeba by stworzyć taką fundację, która by się tym zajęła i od paru polskich miliarderów czy międzynarodowych zdobyć fundusze i potem zrobić taki alliance, od panu bym radził, zrobić taką federację tych NGOs, które by się tym na różnych odcinkach zajmowały i robić co roku konferencje i potem wpływać na polityków, żeby tą regulację zrobili, prawda? No właśnie, no my proponujemy, czy próbujemy zainteresować decydentów powołaniem w Polsce Instytutu Przyszłości Narodowej. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że mamy Instytut Pamięci Narodowej, który zajmuje się historią i o tym bardzo dużo w Polsce rozmawiamy. O tej historii, o tym, co było. Natomiast właściwie w małym stopniu zajmujemy się przyszłością. Taki dobry przykład, nie wiem jak to działa w Stanach Zjednoczonych, ale dobry przykład w Europie to Finlandia, który ma Komitet na Rzecz Przyszłości, który tak zwana SITRA, który to komitet ponad podziałami partyjnymi, bieżącą walką polityczną, myśli o przyszłości Finlandii. Co pan na to? Wspaniały pomysł. Jeden z najlepszych, jakie słyszałem ostatnio. Powiem panu, jak jest w Ameryce. Otóż Ameryka jest wrogiem planowania, szczególnie gospodarczego, bo uznawano, że wszelkie planowanie gospodarcze prowadzi do błędu. Bo ten planista centralny może się pomylić. To prawda. Ale i na przykład nie wiem, czy w Polsce wiadomo, że są dwa bardzo rozwinięte kraje, które posługują się planowaniem centralnym. To jest Francja i Południowa Korea, z tym, że to nie jest centralne planowanie typu PRL-u, tylko to jest tak zwane indykatywne planowanie, które polega na tym, że państwo planuje rozwój gospodarczy i informuje zainteresowane podmioty o tym i te podmioty, te przedsiębiorstwa, korporacje mogą się zastosować, a mogą się nie zastosować. W Polsce planowanie centralne było obowiązujące. We Francji jest indykatywne i w Korei Południowej to nawet jest, powiedziałbym, takie mniej, bo Francuzi to są tacy liberalni, prawda? Korea Południowa to jest taki pewnie ruki paszwam, jak to się mówi po rosyjsku. Oni tam są, bardzo słuchają się i tam jest też indykatywne, ale bardzo takie
Tamte Czernobylskie, takie są, oni są za wielkimi państwowo prywatnymi zjednoczeniami, Czobyle, czy jakoś przekręca może nazwę. Myśmy w PRL-u mieli 200 zjednoczeń. Oni też prawdopodobnie gospodarkę mają, które mają kilkadziesiąt tych wielkich zjednoczeń i tym się rozwijają. Więc planowanie jest konieczne, dlatego że w tej chwili to globaliści, na przykład Davos, to planuje tą przyszłość wielkiego kapitału i Schwab ma na to rozwiązania, prawda? Nie wiem, czy pan wie, że on zbiera składki od wielkiego kapitału. Praktycznie endowment, ten nie tyle budżet, ile pieniądze, którymi dysponuje Schwab, to jest około 1 miliarda dolarów. Wie pan, 1 miliard dolarów w takim jednostce planistycznej to jest bardzo dużo pieniędzy. Z tym, że on ich nie wydaje, bo to jest ich taki nie tyle budżet, ile endowment, taka, jakby powiedzieć, może z tego korzysta. Kapitał żelazny? O, kapitał żelazny, tak. Ale kto mu dał ten miliard? Miliard, to jest 1000 milionów dolarów. To no, właśnie ogromna suma. No, pan wie, jakby pan miał. No, to mu dał właśnie wielki kapitał i on, powiedzmy, ich obsługuje, czyli on planuje. To można powiedzieć, to jest planowanie indykatywne. Oni raz na rok się tam zbierają, umawiają i też nie wszyscy tam się spotykają, bo ci, co się umawiają, to tam nikt o tym nie wie, kto i co i jak. I we Francji to bardzo dobrze działa, to planowanie indykatywne. I teraz mamy rozwój systemów, wielkich systemów. Te wielkie systemy to trzeba, tak jak ta sztuczna inteligencja, tak jak internet. Nawet globalizacja to jest wielki system. Nawet powiedziałem cywilizacja, pisałem książkę Global Civilization, Virtual Civilization, cywilizacja wirtualna. To są przecież wielkie systemy, prawda? I teraz trzeba to planować. No dobrze, idąc dalej, a właściwie już ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania w sprawach, o których rozmawiamy, nikt panu jeszcze nie zadał i jaka jest na nie odpowiedź? Nikt mi nie zadał, dlaczego informatyka w III Rzeczpospolitej upadła. Dlaczego? Po pierwsze, to jest, na przykład jak pan tam jest u pana Macieja Kawieckiego na platformie, pan zobaczył wywiad, gdzie pewien profesor Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że informatyka polska jest potęgą informatyczną. A to jest wielki nonsens, bo to, co ja odkryłem, teraz byłem w Warszawie na jesieni, tam przyznano mi złoty, tak zwany inżynier Politechniki Warszawskiej. Pojechałem, to jest moja alma mater. Tam się zapoznałem z programem kształcenia. Otóż praktycznie kształci się programistów. W Polsce kształci się programistów. Uniwersytet Warszawski kształci programistów świetnych. Uniwersytet Warszawski ma najlepszych, można powiedzieć, programistów w świecie kształci. Wygrywał właśnie te konkursy międzynarodowe, które organizował IBM. Jednego roku Rosjanie wygrali, drugiego roku Polacy i tak na zmianę. Ale to są tylko programiści. To tak jakby pan powiedział, że mamy, uczymy lekarzy, ale programy kształcenia tych lekarzy to są de facto programami uczenia felczerów, bo pan jako znający informatykę wie, że trzeba uczyć przede wszystkim projektantów systemu. I ja w Ameryce uczyłem projektantów systemu.
bo programowanie, no to jest, prawda, w Ameryce praktycznie outsourcing się robi do Indii, no a teraz sztuczna inteligencja mówi, że też może zaprogramować nam coś. Także programowanie w pewnym sensie to jest zawód zanikający, tak w sensie masowym, bo programiści muszą być i będą na przykład do korygowania, reperowania, do robienia jakichś szybkich rzeczy na boku i tak dalej, i tak dalej. To nie mówię, że to zniknie, ale nie w takim sensie, że każdy uczeń musi być programistą, prawda? Ja kiedyś miałem tu kolegę na uniwersytecie, który mówił, że każdy menadżer musi być programistą. No, to był nonsens, prawda? Musi umieć korzystać z programistów, którzy jemu podlegają, ale pierw musimy uczyć, dlaczego to się wzięło na Politechnice, na Uniwersytecie Warszawskim, taki pęd do programowania, bo w czasach PRL-u, kiedy tam był taki profesor Turski, który był właśnie w imieniu partii, spowodował ataki na tą informatykę, którą ja systemową ja reprezentowałem, tą infostradę i tak dalej. To ten nawet PESEL zwalczał wszystkie ten i przede wszystkim, żeby do tego nie dopuścić, to powiedział, że trzeba uczyć programowania, no bo programista nie wymyśli systemu, który trzeba jemu powiedzieć, co ma zaprogramować. Prawda? To jest tak, jak budujemy budynek, to musi być architekt tego budynku, a dopiero potem są szczegółowi inżynierowie od instalacji, od hydrauliki i tak dalej, i tak dalej. I praktycznie ta koncepcja, to co uczy Politechnika Warszawska, to programistów. Ja tam nie zauważyłem, żeby uczyli projektantów systemu. Samo na Uniwersytecie Warszawskim, wie pan. I to jest praktycznie odkorowanie, to jest pozostałość PRL-owska. I tu trzeba pogratulować profesorowi Turskiemu, że jego koncepcja zwyciężyła. I ona powoduje to, co mamy. Dlatego 85% rynku w software jest w rękach firm zagranicznych. 15% w rękach polskich. Ale to są głównie software'y do gier komputerowych. No bo przy grach komputerowych to dominują matematycy. A matematycy to są zwykle dobrymi programistami i prawda, to jest dlatego w polskich rękach, no ale grami komputerowymi nie spowodujemy bonanzy w Polsce. To jest taki wielki nonsens. Chyba możemy spowodować jedynie, czy głównie pranie jeszcze większe mózgów ludzi, którzy siedzą w tych grach w wirtualnym świecie zamiast w rzeczywistości. Oczywiście, oczywiście. I przecież o to chodziło w PRL-u, prawda, żeby ludzi przecież ogłupić. Przecież nie wiem, czy pan wie, że 1/12 budżetu państwowego pochodziła z monopolu spirytusowego. To już car w XIX wieku, czyli ochrona carska chodziła po restauracjach i aresztowała ludzi, którzy przeciwstawiali się pijaństwu. Mówię pan, pierwszą rzeczą, co Solidarność robiła w stoczni, to zabroniła używania alkoholu, bo to właśnie ogłupiało ludzi, a jak ludzie są ogłupieni, to łatwo nimi rządzić. Sztuczna inteligencja właśnie ogłupi ludzi, bo jak pan nie przestanie myśleć i będą za pana myśleć, no to będziemy głupieć. A głupimi ludźmi lepiej rządzi. Dobrze, i tą przestrogą, w tym miejscu postawmy kropkę, tą przestrogą zakończmy. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan profesor Andrzej Targowski. Bardzo polecam książki pana profesora, one są dostępne, te najnowsze, właśnie Informatyka w służbie ludobójstwa.
oraz informatyki taka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI wieku. Myślę, że wrócimy do pewnych wątków z tej rozmowy, pogłębimy je w przyszłości. A dzisiaj już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, a Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia na Pana bardzo udanej drodze zrobienia z Polaków mądrych obywateli. Bardzo dziękuję za te życzenia. Przydadzą się 20 lat za nami historii Instytutu Spraw Obywatelskich. Mam nadzieję, że 20 następnych lat wytrzymamy. Na pewno nie będziemy mieć, raczej będziemy mieć, patrząc na rzeczywistość, ręce pełne roboty, mówiąc kolokwialnie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.